She never took it off. Hello? Is someone there? What is all this? We're running out of time. This isn't happening. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Subnautica. Jako iż Margiel jest gdzieś tam u siebie, w tej swojej szklarni, to zobaczmy, czy możemy tutaj wejść i pobadać trochę tę bazę, zanim zejdziemy w głębiny. You again. Laska, skąd ty się tu wzięłaś tak szybko? Ty już teleportację potrafisz? Dobra, chyba mogę obadać, bo się... Reston aż tak nie wkierpia na mnie. To jest wystarczająco dobrze zajęty tabliczką. Ty Boże, dobrze. Chyba nie, no tak, trochę tak. O, cóż tu mamy? Wiesz nic, spoko. Pewnie użyjemy go równe 0 razy, ale... O, jeszcze jest toaleta. I zlew. Co może jeszcze lustro? No, lustra akurat nie. Aż z ciekawości zobaczę, co jest potrzebne do tego. Tutaj. Tytan rółka. Aha, tytan i rółka, czyli... W sumie to potrzebuje chyba 9? Nie, chyba 6 sztuk tytanu, bo jedna rółka to był chyba jeden tytan, co nie? Nie, 2 tytany, okej, czyli 9. Takie sobie. O, tenka turystyczna. O, i proszę, też to mogę zrobić. Tytan przewód miedziany. Mała moc, nieprzydatna, aha. Okej, czyli nie warto tego robić, mówiąc krótko. Co jest tutaj? O, może pierwsza część dziennika? Co to się tak buguje z tym, no kurde. Na fabrykatora apteczek nie mogę sobie zrobić. Ta szkoda. Trzeci dziennik, Margarit, okej. Puśćmy sobie go w sumie, czemu nie? Jeszcze z poprzedniego odcinka były monity. O właśnie, to sobie znalazłem poza nagraniem. Jezu, jak ja żałuję, że wy tego nie widzieliście, nie? W ogóle mojej reakcji. Ja sobie pływam, patrzę. Jebi, takie coś! I to nie jest to, że to jest to samo. Tylko to jest w cholerę większe. To jest porąbane. Jak wielkie to jest. Tutaj dla was opis. Zobaczmy. Dzienniki, komunikaty o Margaret. A mam skądś pierwszy dziennik, dobra. There I was, 500 meters below sea level. Chunks of the sea base sank around me. One hand gripped the monster scales. The other was clamped around the shard of metal I'd lodged into her eye socket. A reaper. Wounded, maybe, but still deadly. I'd already taken out one eye. I damn near carved out the other. We were headed for the void at the crater's edge. Blinded, she was spiraling deeper. I had a choice. Hold on, or let go. I clung for dear life as she took us deeper. I had 1 minute of air in the tank. Back then, I could go another 3 with what I had in my lungs. So I had 4 minutes to kill the Reaper. Minus a few to get back to the surface. It ain't that I like killing folk. It's just sometimes what you need is on the inside of someone else's ribcage. I killed that beautiful, terrifying creature, and I made for the surface. When I caught my breath, I realized we'd come further than I thought. I was surrounded by watery void, just me and ocean. Nothing else.
Dobra, drugą część znamy chyba z poprzedniego odcinka, ale zachowajmy chronologię, puśćmy też to. That far out to sea, swimming back for land wasn't an option. I'd die from exhaustion long before I made it to shore. All I could do was survive long enough to wash up somewhere. I felt a suction, and suddenly, there were vast jaws rising out of the water towards me. It'd taken hours for the Reaper's corpse to float to the surface. Using the knife, I clambered up her flank and got a perch on top. I figured she'd float for a few days at least, enough for me to catch my breath. But would she sink before or after I died of thirst? I had a knife, a repair tool, and 3 liters of water. At least I wasn't gonna die of exhaustion. Now, those Reapers, they're practically all muscle, but there's some fat in there. I was able to keep warm and drink the water. And I didn't have much, but I had that repair tool, so I had a spark. It took a week to light that first fire. And I know more about the burning properties of Reaper fat than I ever cared to. I had to ration fires, but as they burned, I could smoke meat that I carved out of the beast's rib cage. Okay. Jeszcze to. A fortnight into our voyage, I was more or less living inside the creature's rib cage. It meant shelter, and it meant food. The flesh was starting to rot. The stench was unlike anything I'd ever smelled. As we floated, the temperature dropped, and the rotten meat began to stiffen and freeze. Slowly, almost imperceptibly, the Reaper began to lose buoyancy. We sank a little each day. My sanctuary was becoming my tomb, and I was at the mercy of the current and the winds. Until one day, I saw a smattering of penguins in the distance. Swimming birds usually mean solid land of some kind. I was lucky. The winds followed their path. Hours later, I saw a blessed sight. An unmoving cloud sitting upon the water. Land. It renewed my spirit as I watched the land get closer and closer. The Reaper slowly sank, but I was no longer worried. When the Reaper finally sank below the water, I was close enough to lazily swim my way to shore. I made a note to come back for the Reaper skull. I didn't ride the beast for 3 weeks to have no proof. Land never felt so good, even in this Arctic hell. No, ciekawe. Proszę, mamy biom, którego wejście odkryłem. To się zdaje się nazywa Kryształowa Jaskinia, a nazwa raczej mówi sama za siebie, czemu. Co to jest za kryształ w ogóle? Wygląda jak ametyst. Dobra, ale głębokość mam ograniczoną dla samego Zidraka, więc przejdziemy się raczej pronem. Coś do jedzenia? No, kostka jeszcze, dobra. Ale te kosteczki poczekają. Czy to jest kianit? Wygląda jak kianit. Bang, bang, bagarang! Mamy kianit, proszę państwa. Pierwsza sztunia. Dobra, ile potrzebuję na upgrados do mojego prona, żeby tak machnąć? Pron potrzebuje 1 kianit. O, zajebiście, no to jolo. Kurde. Nie, a, czekaj, nie mam nikry przy sobie. Kurde. O. Duże skupisko gdzieś tam. Morganit. Rzadka odmiana berylu. Trwały minerał składający się z gliny okrzemianu berylu. Jego mocne fioletowe zabarwienie wskazuje, że podczas formowania występowały śladowe ilości manganu. Czy w sumie... Czekaj, może mam jednak ten. Kto wie, co tutaj napchałem do tego? O,
ty, a może po prostu tutaj będzie leżał? Dali tu. To jest, tak, to jest magnety. No. Nie widzę tego Niklu. Blisko. Szkoda. Myślę, że może się uda już coś zmajstrować. Też to słyszeliście? Oj, to było coś dużego. To było coś dużego. Tu mam ogniwo. Tutaj więcej na zapas. Zamiast nawet sporo jonowych. Udało mi się nawet sporo znaleźć tych kostek. Tutaj mamy coś do jedzenia. Schowek tak na wszelki. Pusty schowek. No. Jesus, wejdź tu. Tutaj nie ma co sprawdzać. No to jest tylko to. Ajajajajaj. Dobra, dziadnę sobie stan może jeszcze... Lodówkę jedną. Sobie to zjemy. Co pokazuje? A, buta z dopalaczem też znalazłem na to schemat. Tylko nie wiem, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze. W sensie, bo to jakby dopalanie zużywa mi tlen, który jest w butli, więc... Niby gorsze, ale z drugiej strony no to w sumie nie aż tak. Bo ten dopalacz może czasami pomóc, nie? Dobra, nie ma co sprawdzać. Ja pierdzielę, już się nastawiłem na tę lepszą głębokość, no ale dobra. Zresztą może nie. Nie tutaj, tylko tutaj. Czyli muszę się rozglądać i szukać tutaj niklu. Dobra, mamy co? Mamy tytan. Mamy kwarc. Tego nie potrzebuję. Może jedyna rzecz właśnie, jaka mnie boli od pierwszej części, to fakt, że w broni nie mogę mieć... To, że nie mogę mieć i zwykłej ręki, i narzędzia naraz. Tylko nie tak, że ręka, narzędzie, tylko jest narzędzie, ręka, narzędzie, wiecie, taka... Bo to nadal jest nanobotwór, to ciężko było taką zmianę zrobić. Bo nie wiem, że na cztery ręce, nie, bo to było trochę rozpierdol, jeśli chodzi o to, czego chcesz teraz używać, ale po prostu pyk, nie wiem. Jak to jest? Lewym? Prawym. Lewym? Dobra, no to wtedy nie wiem, klikam na przykład jedynkę. Jak klikam jedynkę w tym przypadku, no to wtedy zmienia się to w zwykłą rękę. Dałoby się? Na spokojnie by się tak dało zrobić. Albo ktoś tego nie przemyślał, albo tuleniem. Dlaczego on jest martwy? Proceed with caution. A Leviathan class creature is near. Ten jednak nie był martwy. Dlaczego? Jest lewiatański. Dlaczego mam dziwne wrażenie, że nie chodziło o niego? Skaczy wyborność pro normalnie. To jeszcze gorsze. Ja pierdolę! Co to kurwa jest? No, jasne! Aha, super. O, dobra. Come on, daj się zeskanować. No kurde. Czemu muszę go kiedy przy łbie skanować? Ach, gacza, dobra, spierdalam. Mam po prostu pomysły, ale trochę mnie tego skopuje. O,
tego. Okay, 600 metrów jeszcze jest spoko. Dobra, kupimy i naspawajmy drona, bo widział już lepsze czasy. Wolałbym go nie stracić. Nie wiedzieć czemu, ale pomyliłem kurde z procent zasilania, pomyliłem kurde właśnie z wytrzymałością tego. O, przecież bieramy torpedowe. To najbardziej useless w całej grze. Yep. To ja też dwa potrzebuję, żeby mieć to ramię zrobione. Dokładnie. Ja autentycznie tym. Dałoby się tak dobrze zrobić te ramię torpedowe, nie? W sensie tak fajnie to zrobić, ale ono jest tak bezużyteczne. Co ty? O! Ty skurwysynu! Jop! Kurwa! Jak nie smok morski, to ten! Wypierdalaj! No jak mi się, kurde, mi się teraz zaseli, on może się nie zrespił obok, ale kurwa, no pojawił mi się zaraz obok ryja! Ja pierdolę! Kurwa, takie pyk! Surprise, motherfucker! Pierdolę, że mój ciśnienie sobie nie mierzę, nie? Bo już naprawdę tam było wysokie. Idź pan, fa. Spieprzę, żeby zaraz mi rozpierdoli tego prona zaraz. Co tu się dzieje? Ja takie straszaki sobie funduję normalnie na start. To nawet nie jest straszne, tylko to jest dość mocno zaskakujące. Dobra, tu się schowam i powinien się dziadnąć. Naspawać go jeszcze raz. Nie poczytajmy sobie o nim, bo i tak mam nic lepszego do roboty, nie? Zobaczmy. Miejscowe formy życia, fauna, lewiatany, lewiatan cienisty. Ten gargantuiczny, ponad 60-metrowy lewiatan wydaje się być wynikiem niecodziennego połączenia paru ewolucyjnych gałęzi. Szpadlowaty łeb opływował głowę lewiatana cienistego, pozwala mu szybko zmniejszyć dystans do ofiary. Pod gładką skórą łba znajduje się gruby pancerz, który wykorzystuje niczym taran, aby odpędzić inne lewiatany podczas okresu godowego. Segmentowane nogi. Odnóża tego stwora pokryte są wytrzymałym egzoszkieletem, przewodzącym na myśl stawonogi. Pełnią poboczną rolę przy poruszaniu się. Do tego lewiatan wykorzystuje swój przypominający ostrze ogon, przydatny głównie podczas polowania. Po rozłożeniu dolnej kończyny tworzą coś w rodzaju klatki, pozwalając lewiatanowi pochwycić ofiarę. Twardy egzoszkielet chroni miękką tkankę w trakcie pożywiania się. Bioluminescencyjny przewód pokarmowy. Układ pokarmowy lewiatana cienistego zaczyna się tuż za jego otworem gębowym, co umożliwia wydzielanie wysoce żrących kwasów żołądkowych wprost na trzymaną ofiarę. Świecące się wgłębienie zwabia ku sobie mikroskopijny fitoplankton, który z kolei przyciąga uwagę większych ryb. Okej, czyli to jego morda się tak świeci. Good to know. Ale widzi mnie tak siać skład. Sorry, za dobra okazja do zdjęcia, żeby go nie zrobić. Sobie po ten kiel. O, robię ten podobę. Ja też przy okazji skraftuję. Tylko ja muszę do kolekcji, bo nie mam zamiaru wykorzystywać tego ramienia. Bo zakładam, że torpedy też się wtedy nie zmieniły. Więc dobrze. Ja w takim razie lecę sobie szybko skraftować po pierwsze lepszą głębokość, po drugie to ramię torpedowe. A my widzimy się tu ponownie. Jak już to wszystko sobie. Jestem po cięciu, jak widzicie, Citraka też ulepszyłem głębokościowo. Do kilometra, już pod wodą może być.
Sam Bron akurat, no, niewiele więcej, no. Bo jak mógł mieć w poprzedniej grze prawie 2 km głębokości, tak tutaj może mieć tylko 1,100 km. Nie wiem, kto to tak wymyślił, no ale... Spoko. Chociaż trochę to niekonsekwentnie, jak on, nie? Pytanie, co ja mam tutaj takiego znaleźć w sobie? Czego ja mam szukać? Większego skupiska kryształów? Większej głębokości? Od czego? Powiedz coś, ty... Ja pierdolę! Tu jest dwóch! Tu jest kurwa dwóch! To nie jest ten sam! To jest kurwa drugi! Ich tu jest kurwa dwóch! Wypierdalać ode... Większa głębokość! A elo, szmaty! Ale kurde, trochę strzelałem z tym z dużym skupiskiem, a proszę, nawet trafiłem. Przejście na większej głębokości. Z dużym skupiskiem. O, super! Teraz się odpaliłeś? I są prekursory, dobra. O, jest wejście, dobra. Już podpłynęły w sposób normalny. O, propo. Bijemy. Bijemy. A i w ogóle ja też jestem głupi, nie? Bo zastanawiam się, dlaczego jej potrzebuje tabliczek, nie? Żeby to otwierać. No a kurde, dlaczego? No bo przecież mamy przecież jednego z tych prekursorów w głowie. No to wiadomo, że jego obecność to wyłącza. Albo on to wyłącza jakoś telepatycznie, nie wiem. Ja pierdolę, ej, ale to jest naprawdę fajne miejsce. Okej. Tutaj pusto. Ale chyba się szykuje pierwsza część jego ciała, tak mi się wydaje. Wejście. I jest jakiś pojemnik. Okej, co to jest? Element architekta. Dobra, a konkretniej? Wygląda na organy. Części składowe. Dokładnie, mamy. Okej, okay. Organy wewnętrzne architektów są w gruncie rzeczy siecią powiązanych części biokompozytowych i cybernetycznych o wielorakich podsystemach. Za serce tego organizmu służy super zaawansowana hybryda biologiczno-technologiczna. Rozprowadza po ciele bogatą w składniki odżywcze krew, która podtrzymuje przy życiu organiczną część powłoki, równocześnie dostarczając energii sieci cybernetyczno-neuronowej. Dane zmysłowe przetworzone zostają przez centralny układ nerwowy o niesłychanej mocy obliczeniowej. Inaczej przez mózg architekta. Układ oddechowy i trawienny wydaje się być nieobecny, co sugerowałoby, że powłoka funkcjonuje wyłącznie w oparciu o energię elektryczną i zdolna jest przetrwać w warunkach, które okazałyby się śmiertelne dla większości form życia. To organizm o wysokiej złożoności, jednak uparte obstawanie architektów przy korzystaniu z części organicznych czyni go podatnym na zakażenia. No, czyli właśnie na przykład zakażenie karą. O, wreszcie to zlokalizowałem. Zapomniałem o tym, że jak skończony idiota po zlokalizowaniu tego poza nagraniem, wyłączyłem sobie namierzanie. Ale to na szczęście drobny błąd, który w miarę szybko uda mi się, myślę, naprawić. Skanując skurczysyna. Popłyń bliżej, bo normalnie za wolno płyniesz, Robin. Proszę, co my tu mamy? Kolejną rzeźbę i roślinki ozdobne. Wody. Dobra, tutaj dla was... Boże, ozdoba. Ozdoba też, ale dla was info. Tutaj nic więcej chyba do skanowania nie będzie. To co? No chyba se kurwa żartujesz. Serio? Nie mogę tego zeskanować?
skeleton is fully dense, able to handle heavy forces. A good friend for my new form. Are you okay, Alan? It is not often that I gaze upon the form of a fallen architect. Is this place another sort of sanctuary? It's peaceful. Beautiful, even. As the bacterium spread, the continuation of life became uncertain. This is a place to reflect. I think I understand. Jakim cudem, kiedy ja tu przypłynąłem po raz pierwszy, nie zauważyłem tego szkieletu? Ja myślałem, że mam zeskanować to i to jest kolejny artefakt do skanowania. Ja cię sunę. Szkielet. Sztabka plastali, diament i polianilina. Okej. No, zakładam, że pewnie nie mogę tego tak prosto skraftować. W sensie nie skraftuję tego oczywiście u siebie. W tym, nie? Fabrykatorze, bo nie coś specjalnego będzie potrzebne. Ja sobie też sprawdźmy. O, zaraz nam pogadamy. Pogadacie. No nie, nic tu nie ma. Dobra. You have found two of the three components required for the construction of my corporeal form. This is as close as I have come to autonomy in a long time. You have such a way with words. Is that sarcasm? It was. You're learning. Hopefully, I will not have time to complete my study. I was wondering, if you can transfer bodies, why was it important to find a cure when you were infected? Couldn't you just make a new body? As you can see in the components you have scanned thus far, the forms we require combine biological and mechanical parts. The tissues you have scanned were developed from the DNA of 27 separate alien species. 27? That seems greedy. And wouldn't that mean that anything that infects a body you've manufactured can potentially learn how to infect all those other species? Yes. That is why a cure was imperative. Okej. Okay. Fajnie wyjaśniono, czemu nie, po prostu nie spiczyli sobie ciała. Tak, faktycznie szukali szczepionki. Okej. Okay. Serio, jakim są takim szkieletem tam kurwa nie zauważyłem? Płynę tam, zobaczyłem kurde roślinki, myślę, okej, roślinki pewnie ten postęp do skanowania. A tu nagle pyk. O, cześć, szkielet architekta. To już trzeba być po prostu chyba ślepym, nie? Albo być mną! Zatakujemy sobie, ja to sobie popiję. Odpoczniemy po długiej, naprawdę długiej podróży. Jaką Robin odbyła z Alanem. A kurde, w kolejnym materiale przyjdzie nam chyba eksplorować tę całą Arktykę. Przy której mam kurwa mać. Nareszcie. Przy której mam Snow Foxa za dokowanego. Ale kurde, miło aż się zrobi, kiedyś tam wróci. Vital signs stabilizing. No i miło. Dziernięte owocki. No tutaj kurde, to nie ma jest zasilane, ale to de facto nie potrzebuje zasilania. Ten reaktor jądrowy radzi sobie na spokojnie sam. Ale nie zmienia to faktu, że mogę mu też tu troszkę pomóc. Dobra, zobaczmy. Trochę wody, czysto. Tutaj kosteczka. Dobra, jeśli chodzi o wodę, to się nie będę musiał martwić. Kurde, te krzewy bym sobie trochę wziął ze sobą na tą Arktykę. Bo one są właśnie dobre, jeśli chodzi o żywność. Plus one się nie psują, co jest ważniejsze. Mam też te cztery tamte. Cztery te... Cztery te sałatki na ciepło. Chociaż samo ciepło raczej nie będzie mi to skwierać. Dobra, przypnij.
Dobra, myślę, że sobie pozbieram sobie te składniki i gdzieś tam wrzucę do Citraka. Szkoda, będzie sobie to pominąć. Ale serio, co to jest? Bo to wygląda jak kurde zdjęcie z tej strefy kryperu. Jakby to była ta wieża, to mnie zawsze zastanawia. Zobaczymy. Okej, okay, no to co? Prześpijmy się. Zobaczmy, czy Alan coś może jeszcze powie. Nic a nic. Dobra. No to okej. Okay. To ja będę w takim razie płynął do mojej drugiej bazy. Ale to za chwilkę. Najpierw sobie właśnie pozgarniam te części do tych elementów architekta, przynajmniej te, które mogę mieć. I sobie myślę, o, ale tutaj jest sobie. Tutaj sobie zrobię. Części Dobra. No to architekt. Wejdzie cała? Wejdzie. No tutaj będziemy jego części składowe zmieli. No to tak. Wicieńca to tam bezgarnie gdzieś po drodze. Diament gdzieś to chyba mam. No jak nie, to po prostu płynę na dół i go sobie zgarnę. Polianilinę mam chyba tutaj, tak mi się wydaje. Nie, tu mam tylko benzen. Tutaj. Też nie, ale mam kwas, a to już do polianiliny duży krok. Zobaczmy, co jeszcze. Plastal. No, plastal będzie akurat łatwa do zrobienia. Dalej. Dobra, no akianip sobie wyciągnę stamtąd. Okej, okay. To co, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Subnautica. Cześć!